Czy w ogóle Mako się jakoś szybko zdematerializował? Tiberian! I znowu nie zapisałem powtórki z poprzedniego meczu. Fuck! Przypomnij mi. A po co ci? Do miniaturek. Bo nowy schemat z miniaturek chcę do czwartku zrobić. Można użyć starych, mniej roboty, szybciej, lepiej, wszystko. Jakich starych? No one są, z niczym się nie różnią. Kto? Beznadziejne są po prostu. A ja muszę mieć screen. Ja ci mogę zrobić screen. Dzisiaj na mojej karcie pewnie nie będzie to zbyt ładne, ale co to? Czy mi chodzi o powtórkę? Ja screen to ja sobie zrobię już. Tutaj na ekstremalnych detalach to wiesz, to akurat fajnie wygląda. No to ci wyślę jakieś te fajne screeny i fajne powtórki i sobie porobisz screen. Ale jak powtórkę z danego meczu najlepiej się bierze, żeby było wiarygodne. Ale jak weźmiesz dwie te same frakcje, to nie to zauważy, że to nie jest z tego samego meczu. Ale żeby wezmę te trzy te same frakcje i będę musiał bitwę rozgrywać. Czas leci. Nie no, odpalisz sobie powtórkę. Z czego? Jak nie mam takiej drugiej na przykład. Na pewno się coś znajdzie. Oraz w razie czego ja cię mogę wysłać jakąś moją. Także spokojnie, spokojnie. To tak nie działa. No właśnie tak to działa. Kogo ja tam mam? Tufa pewnie. A nie, twojego mistrza. Ojej, barbariany na barbarianów. Czy barbariany są Hiszpanem? I co to zmienia w twojej sytuacji, jak nie mówisz po grecku? Co on tam ma? 5 jednostek procarzy, ty. No, super. A u mnie jest po prostu fenomenalnie. To no ty z szermierzami się będziesz bił, to masz easy. No, tylko że ma falangę, a za nimi 4 procarzy rodyjskich. A no falanga nie jest zbyt fajna. To może pobiegnij gdzieś na bok. Że coś tak nie da, coś... Ja sobie stanę po prostu poza zasięgiem. Poczekam, aż ty już tu wygrasz. Z nerwiami. I go oflankujesz. Jak chcesz, to mogę ci coś tam podrzucić, no. No na konie będą niezbędne, myślę. Nie będę, skąd już? Dlaczego będą niezbędne? Zresztą moje konie są słabe. Nerwy mają 3 potężne. Ja mam 3 słabe. Zresztą będziesz musiał tych koni pilotować. Bo ja nie będę miał czasu się zastanawiać, co nimi zrobić, bo mam swoją stronę. W której nie chcesz nic robić. No, naciesz się szlachtą. Coś tutaj podejście. W odpowiednim momencie jeszcze wysunę tych dywersantów, żeby dobiegli i usiekli wrogiego generała. Dobra, bo ci już będę zaraz do mnie strzelać. No poprzej się do przodu, no. Bo ja to muszę... ja? No tak. Bo ja to tak... jest samobójstwo. Ja tak sobie pobiegnę do przodu, to ja może skręcę w końcu do Aten, bo Ateny też we mnie strzelają, Egipt. Jak ja mam ci na to zaradzić? A tak, mój... Na pewno nie jestem w dobrej sytuacji, jak we mnie będą jeszcze strzelać Egipcjanie. Dobra, dobra, już ci coś zaradzę. Czekaj, bo wszystko się zepsuło przez te ataki twoje. Wy macie strzelać do nich. Wy, którzy nie idziecie tam, macie stanąć tu.
Ale gdzieś ty jest? Szlachta jest 10 lat za wszystkimi. Konie też są z tyłu. Kogo konie? Moje konie. Pociągnąć poborowych. Przekradnijcie się lasem i z kościem brocarzy. Pogoń to jakoś. Rzucacie poborowi, czy co robicie? Moje proce się dezintegrują. Wszystko mi się niestety pokazało i nic z przekradywania się lasem. No i heroiczna dopiero dobiega. Moi procarze padają. Od czego? Aha. Tam, gdzie nie ma falang. No dobra, kodica daje radę u mnie. Ja dopiero dojechała i tłuczę jakieś potężne konie. Jedną oddeleguję, żeby mu tam procarzy pogoniła. Gdzie ci rzucić tą szlachtę? Pokaż. Pokaż, 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 pokaż. Szlachtę? Tak, tą co tu stoi. Gdzie ci się najbardziej przyda? Tam do Genka, myślę. Bo Genek trochę ciężko tam ma. Ciężki okres przechodzi. Moje środki, wojska na środku się skończyły. Aczkolwiek konnica już tam wygrywa. Jedzie ci pomóc tutaj gonić procarzy. Tych tu też ci dopadnę. Pokonam braci włócznie od frontu szarżą. Przekonamy się. Dobra. Ktoś mi już ucieka, nawet nie wiem kto. Dobra, zaraz się trzeba będzie zawijać na ten Egipt. No. Ale tu jeszcze nerwiowie żyją i to... Mało ich nie zostało. Tu dawaj te włócznie. Na tej głupie konie. No już jest tu po procarzach. To... Tu już jest miażdżąca przewaga, tylko żeby ci Gienek nie padł. No, 50 zostało. Tego ja wycofam, się... wiesz? Przeciąłem się przez jedną falangę.
Wiesz co? Trzeba będzie Co? teraz tych pogonić. Czekaj, zacznę strzelać zaprzysiężonych. Właśnie tych syryjskich, co? Rodyjskich. A. No zaraz tutaj dwie jednostki konnicy moje będą dostępne. Jakby tu zaczął strzelać, to będzie piekło. No najgorzej będzie tu, Dobra, bo tu uciekaj nie ma konnicą. nic. Tutaj, uciekaj. To zaprzysiężenie dobiegnie. Konnicą już jadę po syryjskich. No właśnie, no to uciekaj nią. To nie uciekaj, tylko atakuj. Co? Zaprzysiężonych? Nie, no syryjski. Tutaj rzucaj teraz szybko, bo oni już tutaj są martwi. Ja on już A ich... tą konnicą, myślałem, że tą drugą. No świecę ci przecież. Nie widzę. Robię ci tu flashbanka. Dobra, przeciąłem się. Tu ich otaczam. Na skrzydle u mnie się nic nie dzieje. Dobra, jedni syryjscy, czy tam egipscy. No, ja tu skoszę tą resztkę tych procarzy. Co tu robi moja konnica? Aha. Dobrze, że sobie przypomniałem. Obrócił falangę do tyłu. Okej, już ją odwrócił. O, widzę, że tu się ładnie zapuszczasz tą jazdą. Dobra, jestem, spadam. No i teraz trzeba zaprzysiężonych robić szarże. Chociaż wiesz co? No nie ciekawie to trochę wygląda. Ci nerwowie się trzymają cały czas. A to nie jest dobrze, bo tu nic nie ma. Że wali mi peltastami, przemierzami w kurczugach. Tu na skrzydle też jest nieciekawie. Tu trzeba będzie jeszcze to pogonić tą jazdą. Musisz to Także robić. oszczędzaj, bo cię tam łucznikami łapie. O, lepiej od razu tak atakuj. Bo tam jest czysto. On mi tu rzuca wszystko. Dobra, tu zaraz będzie czysto. Zamiast sobie to rzuciłem tobie ten I dziękuję bardzo. busta. Ci rodyjscy prawie nie poczuli, że ja przez nich przejechałem. Jeden cały zginął. Wyciągam tych naznaczonych, czy tam dywersantów. Dobra, Genek Ej, poszło. poślij coś tutaj do flankowania. Gdzie już idzie? O, i tych wszystko się doskonale. Nie, dobra, już biegnę do środka. Czyli tu kwadraty sobie porobili tymi galackimi. Dorwał mi tego, ani nie zauważyłem. Konnicę.
Nie, wyzywał cię w tam. Kurde! Jak barbarzyńcy mogą? Jak tych pobijesz, to szybko tych i tu mi musisz pomóc. Bo jak mi generał padnie, to będzie niedobrze. Ale zacięta walka, cholera. O, tu dawaj konnicą. Dobra, świetnie, 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 świetnie. No cudownie. Sypią mi się jakieś jednostki. Szlak. Wiesz, jakaś jednostka mi uciekła gdzieś tam w kolorę do ręki. Tutaj, szybko tak. Bo jest teraz wolna droga, możesz ich wszystkich ściąć. Co ci szermierze w kulczugach się tak długo trzymają przed okrążeniem? A, wezmę polowanie na głowę to. Nie, no w sumie. Masz jakiś strzelców jeszcze? Z amunicją? Nie mam, nie ma amunicji. Chociaż mam naznaczonych. Znaczy się tam dywersantów, partyzantów. Dobra, wreszcie się coś tam ruszyło. Jak pokonasz tych, to szybko ich tu rzuć. Dobrze, że podkreśliłeś, jak pokonasz. Nigdy pokonasz, bo to jest pewne, że ich pokonasz. Kurde, mo się skończyło, a ci już migali, no nie. Szybko obróć jednych i zaszarżuj za nich. Na, tupa. Gdzie? Co ja? Ci zaprzysiężeni tutaj, widzisz? Idą. Resztka. No ale tu się nie ma... Nie masz już amunicji, co? No nie mam właśnie. No, już tu ich zaraz rzuć. A konnice? Nie mam już. Kurde. To jest najgorsze. Jakbyśmy go zabili, to by się Egipt posypał od razu. No, już jest po Egipcie. A w sumie to Masaria została do dobicia tylko już. No, ale tam jeszcze dużo i po nerwie. I tam jest. A nie mam już. Nie mam już konnicy, co? Nie mamy, no. No ale nie wystrzymają nas wszystkich, nie mam pata. Staniemy się w lesie. Też nie powinni mieć, nie? Tyle amo już. Ej, masz a co zostawiłeś tych zaprzysiężonych? Tu ma jazdę. No już migali przecież. I tupa, obudzili się. To czemu żeś szarżował? A pierdnicze. Dobra, nie martw się, zaraz będą nieżywi. A ci tu wiem, jest strzelają, ile oni mają tej amunicji jeszcze? Masz szczerze, że tu jeszcze... Bachus ma jazdę, także niestety wszystkie te oszczepy wyszły. Co ty? No, dobra, nie aż tak. Tylko goni z tymi procesami. Ale pasek i tak jest po ich stronie, co tam znaczy? Dobra, nie, generał Masalski chyba przeżyje. Pancerz 10, a oni do nich strzelają, co to ma znaczyć? Chyba im się uda.
Nie może mi się udać. Ale nie o tym mówię. Mówię o tych partyzantach. Zobacz, jak zaraz się piesi w nich wjadą. Ale no, już jest po partyzantach. Poszli znaleźli. Kłócisz się, jak zabijemy jego, to będzie powód do radości. I zabili czterech hipej z generalskich i się posypali. Gdzieś to były dobrze wydane pieniądze. O, kolejny wódz wrogackiego. O, czyli ten egipski. Teraz stajemy sobie w lasku. Heroiczna szlachta ci stoi w miejscu. Już i tak nie dobiegnie. No fuck. Nie ma co się martwić. Ale nie zostawię jej tak samej, bo szturmówka jej zniszczy. Co, kogo? No, twoich szlacht heroicznych. Że niby będzie tych 19 hibises ciągnął tak, żeby dobrać jedną heroiczną szlachtę. Ale zauważ, że jest jeszcze równy pasek, oni mogą mieć coś ukrytego mimo wszystko. Stawiamy się teraz w lesie i czekamy, aż im się znudzi strzelanie. Zobaczysz, zaraz tu jeszcze słoń wyskoczy. Co, słoń z Masalli? Egiptu. Wiesz, że o tym nie pomyślałem? Masz jeszcze jakieś pilu? To gówno mam. Dobra, na razie się ustawmy i dajmy im się wystrzelać. No to idź do przodu. Niech się wystrzelają. Właśnie nie. Tak żeby w ogóle strzelali sobie po nas, ale nam nic nie robili. Tu się pozbyłeś tych Egipcjan, także spoko. Muszę zdążyć uciec jeszcze. Szarżuj na hipejsów. Czy to byli procerzy, co nie mają tutaj zrobić? No zabić tych egipskich. No niestety się nie uda. Widzisz, pasek już się przechylał na naszą stronę. Jak ktoś ma jeszcze wodza żywego? Nie. Super. No widzisz, i teraz ja tą powołam szlachtę. Co, gdzie? No ale wiesz, że tej szlachty jest 63 i on tymi hipes może się najwyżej. Ale rozstrzelać się, jeżeli nie ma amunicji. No i zaraz będą w lesie. Tu się rozstawię, niech będzie. Dera kampa. Ten uśmieszek mnie niepokoi. Ale pierwszy czy drugi? Drugi. No tego nie może być dużo, no. Nie traćmy nadziei. Ile tam trupów jest po mojej stronie z tymi nerwiami. Ja niestety dałem najniższe ustawienia graficzne, więc nic nie widać. Żadnych trupów. To oni szarżują na ciebie. Ale ja którzy? Nie, nie widzisz? No... Wszyscy. Ale ten... Tu zawsze mówi, że trzeba się blisko ustawić. Żeby kamienie nie gubili, także... Jak ja nie lubię takich sytuacji. Idziemy ci na odsiecz. Ale to jest głupota! Masz luźny szyk jakiś, możesz ustawić, czy nie? Nie mogę. Ale ty się nie ruszaj! Stój gdzie stoisz. Aż chyba skończyły mu się kamienie, bo nie strzela. Zaraz pójdzie salwa kamieni w czoło. Znaczy, tu na pewno mu się skończy. No, on mnie lubi... Nie, jednak nie. Ja co się, że on cię zaraz wykona szarże z każdej strony, żeby cię spłoszyć. Nie, tu ma jeszcze kamienie, także spokojnie. Ty nic nie rób, co ty robisz w ogóle? Po co? No, a zaraz cię zaatakuje i co? No, stracę jeden oddział heroicznej szlachty. Wiesz, jakby miał dużo tych kamieni, to spokojnie by tego. Spokojnie można wystrzelać jeszcze.
Szarże wykonuję. Po to, żeby tego. Żeby... O, ściana tarcz. Nie ma. Ustaw się w stronę tych, co cię po plecach rzucają. To właśnie się ustawiam. A tu też jednak ma kamienie. To nie, ta jednostka już jest stracona. I po co wy tam leziecie? Wytłumaczcie mi to. A co będziemy stać jak pałki? To ja jako jedyny zachowam rozsądek. Bo to działa. Może dlatego. Dupa to. Zobacz, on jest spłoszony. Już jest spłoszony. Ja mam luźny szyk, we mnie może rzucać. Ale on kozi tą heroiczną szlachtę. A na otwartej przestrzeni byłby jeszcze gorzej. Morale, morale. Zabić jak najwięcej tych głupich koni. Jeden padł. Dobrze, walcz tam, walcz tam. Drugi padł. Trzeci. Trzeci padł. Czwarty, po jakich kasuje. Gonik. On się nie boi, na pewno mi uciekną, bo są konie. Jeszcze jeden zginął, dobrze. Stracili 7 hit pace, więc nie jest źle. 7, niech jeszcze parę sam wrzuca w ciebie tam. No, im więcej kamieni w 4 osoby wrzuca, tym lepiej. Niech nie uciekają, jeszcze... niech nie uciekają, co ich będziesz mógł pogonić jeszcze. Kurde. Dobra, idę teraz tam, nie? Się mówię, ustaw w lesie. A gdzie jestem? Jeśli jeszcze ustaw tak, żeby jeden oddział stał w tę stronę, a drugi w przeciwnym kierunku. No to będą strzelać tak, ten żeby... drugi, żeby i będą po plecach ładować. No ale ten będzie tu stał starczami, tak? Ten pierwszy. I zasłaniał ich. Będzie przyjmował kamienie na siebie. No jest za duży cel wtedy. Tak jak jest teraz, dobrze. Każdy jedna linia. I Gunwo może zrobić. Jak się rozstawi we wszystkie kierunki, to nie. Atakuje z jednego kierunku, to na cholerę mam się w parę kierunków wstawić. Ale zaraz się rozłoży, no. A nie, bo teraz walił Bahusa, który był bokiem. Rząd z nas robi rzeź z tymi kamieniami. No już nie może mieć dużo tych kamieni. Obawiam się, że może. Przynajmniej jeszcze egipscy mają proces kamienia. No co ty, no nie gadaj. Nie, ci nie mają, ale ci drudzy tak. No. Boże. No takie bieganie po tych... gonienie takich procarzy to jest bez sensu, no. Sorry, no. Jeżeli zabiję tych hippies, to przynajmniej coś zyskamy. No. Bardzo dobrze. I tym drugim egipskim się skończyły już amunicja. Wiesz co, ja tu jeszcze mogę ich pogonić szybkimi. Bo jedną oddziałowi zostało. No, chyba się mu amunicja skończyła. No, chyba tak. Jak tutaj jeszcze pogonię kamieniami, znaczy oszczepami, które mam. Po moje jednostki sobie wypoczęły. Dogonią ich na pewno. Jeszcze fragi trzeba nabić. Kurde, zaszarżowałem od frontu. To było głupie. Dobrze, to byłeś dobrym sojusznikiem. Odezwał się, nie, idę stąd. Sobie nabili na tych uciekających. Jak?
Widziałeś, jaki przerzut zrobił? Kto? Jaki wrestling w ogóle? Ale kto? Co się dzieje? Ja nie wiem, jak oni to zrobili. Ale to wyglądało z daleka, jakby wziął tego poczekającego plocarza, nie? Dogonił, złapał za plecy i przerzucił przez ramię. Może. Suples. Patrz, tak narzekałem, a wygraliśmy. Ale jaka bitwa na wyczerpanie. Nie no, widać, że kamieni nie zostało im tyle, żeby nas wszystkich wystrzelać. Ale dobra bitka była, dobra. Zobacz, każdy inny zabił, ty. No ja zabiłem. Zabić dwóch procarzy, a łącznie zabili 200. Warto by wziąć. Chciałbym to samo powiedzieć, ale...